Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Zaczniemy losowanie. Potwierdziło obecność 35 drużyn. Podlaska dzisiaj mamy przyjemność gościć na zbiorniku Terebela. Ze mną pan Robert Laszuk. Tak. Wędkarz z zamiłowania i z urodzenia. Za moment właśnie o tej pasji opowiemy. Spotykamy się tutaj z racji czego? Co za moment się rozpocznie, co się odbywa? Są to zawody rodzinne. Myślą o zorganizowaniu tych zawodów było ściągnięcie ludzi nad wodę, a nie, integracja, a nie żeby ludzie, no mimo że łowią sami gdzieś tam oddzielnie, ale jednak ta grupa związana integruje się, jest przyjemnie, jest fajnie i tylko tyle w sumie, jeżeli chodzi o organizację tych zawodów. Polski Związek Wędkarski Kołomiasto w Białej Podlaskiej. Czym jest to koło? Kogo zrzesza i co tak naprawdę działa? Kogo zrzesza? No mamy wszystkich chętnych, którzy chcą należeć do koła miasta. Oczywiście serdecznie zapraszamy. Ale są to wędkarze. Należy sympatycy też. Mogą opłacać składkę, a nie muszę koniecznie wędkować. Skoro się wypowiada, to chociaż imię i nazwisko. Leszek Okresiński. Witam panie Leszku. Wiceprezes do spraw sportu. No właśnie, to dwóch panów wędkarzy. Słuchajcie, to co trzeba mieć, żeby tak naprawdę zostać członkiem koła? Zamiłowanie do wody, do ryb, do wędkowania? Przede wszystkim to trzeba mieć pasję do tego. To jak to się mówi, trzeba połknąć haczyk, a później tu się jakoś idzie. A słuchajcie, ale dobra, no dzisiaj ja jako ktoś, kto jeszcze nigdy w życiu nie łowił, na tym haczyku, co byście dla takiego kogoś jak dla mnie zaczepili, zawiesili, żebym ja tego bakcynala łyknął? Co jest dzisiaj nagrodą? Nagrodą główną do rozlosowania jest fotel Kuzo. Jest to fotel ufundowany z pieniędzy sponsorskich. Zawody są bez wpisowego. Całość tylko na sponsoringu polega i na pracy członków koła i nie tylko, bo biorą udział też ludzie, którzy w ogóle nie są związani z wędkarstwem. Jesteśmy na zbiorniku w Terebeli. Powiedzcie mi trochę o tym zbiorniku. Co to za zbiornik? Co tu można złowić? Jest to wszelaka ryba, począwszy od jazgarza, skończywszy na ogromnych sumach. Są to ryby tutaj już wyholowane 42 kilo. Tak, takie rekordy tutaj? Tak, to kilka lat temu nasz kolega akurat z koła wyholował 42 kilo suma. To bodajże 5-6 lat temu. A podejrzewam, że są jeszcze większe, bo sum dosyć szybko rośnie. Kto częściej łowi, faceci? To jest domena facetów czy kobiet? Wie pan, różnie się spotyka. Przyjeżdżają i kobiety z mężami, i dzieci z ojcami, i z dziadkami. Różnie to wszystko się odbywa. Za moment wyruszymy na łowisko. Jak będą przebiegały dzisiejsze zawody? Zawody ogólnie, zasada tych zawodów jest taka, że jedna osoba z drużyny musi posiadać opłaconą kartę wędkarską. Musi być członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego, niezależnie czy jest w okręgu bialskim, czy spoza, są to otwarte. Zapraszamy wszystkich. Wędkujemy tylko na dwie wędki, tak jak zezwala regulamin, równe zasady. Mogą dwie osoby wędkować, może jedna wędkować. W każdym razie, że drużyna to jest przynajmniej więcej niż dwie osoby. Co najmniej dwie osoby. Co najmniej dwie osoby. To jest wtedy, a w górę może być i siedem. Wędkować tylko wędkują. Dwie wędki, można się zamieniać. To też miało na celu właśnie rozpropagowanie i żeby i kobiety, i dzieci też przyjeżdżały i chciały się zająć tą pasją. Również dzień jest po to, żeby się integrować. Oprócz tego łowienia, co jest najciekawszą tutaj tym zajęciem będzie, to również taka dodatkowa część. Są namioty, są nasi sponsorzy. Na pewno dzisiaj tą niedzielę tutaj na zbiorniku w Terebeli i z waszym kołem miasto można spędzić bardzo ciekawie. Podejrzewam, że bardzo miło. Po zakończonych zawodach będą kiełbaski, będzie zupka. Będzie grill, będzie zupa, ucha, zupa. Ucha to jest... To jest typowo wędkarska zupa rybna, która się gotuje. Wyłącznie głównym składnikiem są ryby. A najlepiej to jest, jak jest z wielu gatunków ryb jest ona ugotowana.
To teraz jeszcze na koniec, żeby panów bardziej zapamiętać, wasze rekordy, co to takiego było? Życiowe, jeżeli chodzi o wędkowanie, no niestety zbyt często dużych ryb nie łowię. Największą moją rybą był szczupak 660. To była taka waga na zawodach. Akurat udało mi się wygrać. Przede wszystkim największe ryby to zawsze zostają w wodzie, te które się nie da wyciągnąć. I w opowieściach wędkarskich. Moja największa ryba to był karp ponad 6 kilo na zbiorniku Koziołek w Janowie.